Lovers of freedom, rise up and hear the call. History calling to you. Bicka, bitmapa. Siemano, tutaj Maciek Game 40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zastanawiałeś się kiedyś, co byś robił, gdybyś nie został żołnierzem? Ja wiem. Chyba zawsze chciałem zostać sportowcem. Byłem dobry w pływaniu i w lekkoatletyce. A ty? Miałam zostać lekarzem. Studiowałam medycynę też przed wybuchem wojny. Próbuję sobie ciebie wyobrazić w stroju sportowym. I wiesz, nawet mi się to udaje. Mi niestety już nie. Czemu? Przecież wojna niedługo się skończy. Ciągle jesteś w ruchu, utrzymujesz kondycję. Nie porzucaj tych planów. Nie o to chodzi. Po prostu czasem czuję, że nie tak łatwo będzie wrócić z tej wojny. Ach, te napiski daleko, już możemy biegać. Fajnie. Idziemy. Oczywiście przez tramwaj. O, już się zaczyna, już tak. Jest tu coś? Nie. Może pycka radiostacja, której się nie da przestawić. Jeee, wszyscy się cieszą. Ty, patrzcie, działa. Ale Bajerson. Ale Bajerson, radiostacja działa. To przekręcimy na maksa. Dobra. Tylko na zapas. Pobawmy się. Jej matko, ja umiem obsługiwać radiostację. To idzie. Co ma być wszystko na tym? Na plusie. Dajmy na zero. Nie ogarniam tego. A przynajmniej wiem, że radiostacja działa. Hurray! Wreszcie w jakiejś misji radiostacja działa. Co to za teczuszka? Matko, gdzie ja jestem? W Warszawie. Pewnie. Zdobądź port. Matko, będzie bitwa o... O port. Normalnie Pearl Harbor będzie. Dlaczego? Dlaczego oni to robią? To przecież nieludzkie. Chcą wykurzyć wszystkich pozostałych przy życiu. Rządzi się innymi prawami. Nie wiem jakimi, ale na pewno nie ludzkimi. Gdyby nie ta wojna, to byśmy się nie poznali. Łączył nas niefortunny los. Tak. A to jest właśnie ludzkie. A już miało być, mordę. Poza tym, on ma aparat na zęby. Do przodu! Do przodu! My dość port, tak? Port Czerniakowski, jej. Chciałem go bronić. Ale to już nie wiem. Kryć się! Miałem bronić portu. Dobra, no to snajperzymy. Chodź tu. Widzisz go? Dam basie. Echo! Siema Niemiec. Spokojnie. Blok. Przeradujmy.
tył. Dobra, z pistoletu. Zróbcie co. Reload. Headshot. Boom. Bang. Gostek, nie umiesz trafić. Dlaczego jest tu jednak jasno? Matko. Dobra, idę na tą stronę. Będę z wózetki szczerze. No co robisz? Dziabaj go. Wow. Boom. O, obrudziło mnie. Jeszcze 2 minuty. Dobra, sprawdźmy co w porcie. Brzęcz, nie no dobra, nie. Zapił. Idziemy na drugą stronę. Żeby urozmaicić rozgrywkę w mordę. Polskiego biejara w mordę. Wzór 29, nie 28. Trzymałem dziada w ręce. Ciężkie to. Już nie, to teraz ciężko. Wow, samochód wybuchł, widzieliście to? No. Wypad. Minuta. Minuta będzie najdłuższą minutą w moim życiu. God damn it. No. W ogóle się nie chowamy. Nie, po co? Dobra, sprawdźmy się za minutę. Dawaj ammo. Dziękuję. Ale ammo dostałeś. Świetnie. Karka. O, strzelim do niego, nie. Musiał się zastanowić, czy upaść. Dobry zawodnik. Uważaj, uważaj. Bang, bang. Jeden i bang. Do przodu, do przodu. Wciąż napierają! Musimy osłonić cywili. Dokąd to nie jest na wschodni brzeg Wisły. To ich... To jest nasza jedyna szansa. Choć nie wiadomo, co nas tam czeka. Gołąb, zajmij pozycję na maszcie. Ja postaram się ogarnąć cały ten chaos. Hej! Tylko nie daj się trafić teraz. Spokojna głowa. Dobra. Let's rock. Wydajemy się na rozkaz. Naprzód! Dobra, napyżać. Ta strona chowa się tutaj. Ta strona chowa się tutaj. Dobra taktyka. No, totalnie. Już, już, chowam się. Co ty łaskę mi robisz? Lego tu. Lego. Zdjęło. No dobra. Bez litości. Do ataku. Zdjąć go. 3 fale teraz mamy. Czy normalnie 3 fale zombie Call of Duty. Bez litości. Dziada, 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 dziada. Co? Bez litości.
Do ataku! Naprzód! Zdjąć ich. Dobra. Bez litości! Serię na nich, serię. Bez litości! Fala druga, już się boję. Bez litości! Do ataku! Bez litości! Chyba jedyny sposób, żeby kogokolwiek zabić w mordę. Nawalić na niego hordą żołnierzy. Co teraz? Tego dziada? Do ataku! Dobra. Do ataku! Trzeba ich podpuścić blisko, to wtedy jako tako trafiamy. Bang, bang. To jest istny mordor tutaj. No dobra. Gołą ty lepiej napyżej. Jego to co? Nie, to się rządzi swoim prawem. Holy shit. To jest dopiero druga fala, tak? No dobra. Napyżaj. Giz. Headshot. No dobra. No i co, fala trzecia, fajnie. Wiesz, że na naszych nie można polegać. A to niech się sami rządzą w takim razie. Całe mrowisko nam robi tych Niemców. To będę gołąba. Gołębia. Używam. Widzę. Super. Jeden nam został? Nie, dwóch. O, już jeden. Super. Mamy jakieś reinforcementy. Ty. Broń w pogotowiu. Zajmuję pozycję. A ty tu. Wy napyżacie. Trzeba unieszkodliwić trzecią falę. Rezerwami w mordy. Chyba się mnie boją. Będzie kilka nowych nacięć. Ale cisza. Tylko teraz snajper się pobawi. No, dawaj. Będzie kilka nowych nacięć. Yo. Będzie kilka nowych nacięć. Do ataku! Napyżajcie. No tak. Nie brać jeńców! Napyżać. Jakie są rozkazy? Napyżać. Kuka z masłem. Trochę ich tu jest. No i ki. No tak. Bez litości! No dobra. No dobra. No tak. Naprzód. Dawaj. Serio, serio. Nie trzeba tych grzybów z tyłu zdjąć, bo... Widzę, że misja się będzie nam teraz dłużyła z powodu dwóch pancerszreków. Będzie kilka nowych naciek. Do ataku! O, już się nowy pojawił, fajnie. Będzie tak po prostu się pojawił. Przyszedł sobie. Do ataku!
Okej. Ilu my ich tu jeszcze mamy? Dobra. Epicka eliminacja snajperem. Tak naprawdę tutaj snajpera tylko nam potrzeba. Bez litości! Dobra, zdjęty. To chyba już koniec trzeciej fali, EPIA. Naprzód! Co ty jakiś zdjąć tam? Nie trafiłem. Będzie super. Kilka nowych naciw. Tej deki najtrudniej będzie wyeliminować. O, czyżby się nogi pojawiły? Będzie kilka nowych naciw. Naprzód! Dobra, headshot. Naprzód! No tu się skampił jeszcze jeden. Nie trafiłem będzie oczywiście. Będzie kilka nowych naciw. Dobra, tych weźmiemy do przodu. Skamczy się. Sam ściągamy na siebie ogień. Będzie łatwiej tych dziadów mi wyeliminować. Naprzód! Na pyrze. Dalej. Dobra. Zdjęty, wow. Tego dziabaj. Się wychyli? Dobra. No dobra. Udało się. Chyba. Coś jeszcze. Już, To na nic. Hitlerowcy mogą nas i tak potem powystrzelać z brzegu. Nie, jeśli zaminujemy port i wysadzimy go w powietrze. W tej skrzyni jest chyba dosyć materiałów wybuchowych. A jak chcesz zdetonować ładunki? Musiałbyś puścić kable po wodzie, to jest niemożliwe. Zdetonuję z brzegu. Wsiadaj na statek. Zajmę się wszystkim. Nie. Ja zostanę. Pomogę ci. Bardziej się przydasz na statku. Ty i gołąb będziecie mnie osłaniać. Nie. Nie. Nie zostawię cię. Wiesz, że sobie dam radę. Jak zawsze. Mam złe przeczucie. Kuba, proszę cię, chodźmy. Może szkopy tak prędko się nie zjawią. Może się uda. Wiesz, że nie. Pieprzony egoisto! Jak możesz! Jak możesz! Potrzebujemy cię! To jeszcze nie koniec wojny! Cholera, Kuba, ja cię potrzebuję! Aniu, to prosta kalkulacja. Jestem żołnierzem. Mam szansę ocalić wielu ludzi. Ty jesteś silna, mądra. Jesteś ważna. Możesz jeszcze dla nich wiele dobrego zrobić, a ja... Moim zadaniem jest zostać tutaj. Jestem spokojny. Wiem, że wreszcie to, co robię, ma sens. Kuba, postaraj się przeżyć. Chcę cię jeszcze zobaczyć. Kto wie? Kto wie? Wiesz? Tak. Noce są coraz dłuższe. Nadchodzi jesień. Odsumowujemy! Szybko! Nasłuchają hitlerowcy! Zróbmy to szybko. Bez zbędnego gadania. Bez obijania się. Nie obijać się w mordę. Zwłaszcza, że mamy ograniczony czas. Dalej. Dziękować. Bum, bum. Tego deklanat zostawimy. Ej, tak się modlili na samym początku. Czyżby to jest początek i koniec? Jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgi. Będę się schować. Shit. Shot. Dobra.
Mus. Bęk. Że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzelec będzie nie tylko jako dobra państwowego. Kontynuuj, jesteśmy bardzo ciekawi, co jest dalej. Ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. Co jeszcze? Bach. Zakładaj. A tajemnicy służby specjalnej dochowam. Bank. Nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji. A Niemców pozdejmuję. Choćby mnie głowa bolała. Dobra. Ładnie. Dobra, weźmy to. Weźmy WZ-kę. Zakładaj. I nie zdradzę jej nikomu. Ups. Ups. Spokojnie. Damy radę. Aż do końca wojny? No, dokończ. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jednak kolejnego, jak widzicie, już nie będzie. Skończyliśmy Uprising 44, grę znienawidzoną. Grę, która zbezcześciła powstanie warszawskie. Tutaj mamy ludzi odpowiedzialnych za tę grę. Cóż, podsumowując tak króciutko. Grał mi się... całkiem nieźle, bym powiedział. Natomiast reszta zawala wszystko. Naprawdę. Nie jest to może kaszana pokroju, nie wiem, Ardennes Offensive na przykład, nie wiem. Jeżeli miałbym porównać to do jakiejś kaszany, to bym troszkę porównał do na przykład Terrorist Takedown, Wojna w Kolumbii, czyli jeżeli miałbym teraz w tym momencie oceniać, to bym postawił jakieś około 2. Nie bądźmy bardzo srodzy. Ponieważ no całkiem miło się w to grało. Byłem nastawiony o niebo gorzej w stosunku do tej gry. No a w niektórych rzeczach się dziwię. Tutaj macie
osoby, które brały udział w podkładaniu głosu. No i po angielsku kto gadał. W pozostałych rolach, może kogoś rozpoznacie, hehehe. Cóż mogę powiedzieć? Niedługo recenzja, jeżeli już jej nie było, bo nagrałem to zanim jeszcze zrobiłem recenzję, natomiast mogę to wrzucić po recenzji. Co następne? Nie wiem. Powiem tyle, napisy się kończą, także ja mówię wam do zobaczenia, widzimy się w kolejnej serii, jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeżeli czekacie na więcej, to zasubskrybujcie, jeżeli macie jakieś pomysły czy coś, to piszcie komentarze. My się widzimy w kolejnej serii. Nara.